Wiele wskazuje na to, że szykują się zmiany osobowe w prezydium Rady Miasta Nowego Sącza. Po opuszczeniu przez Krzysztofa Głuca klubu PiS WNS Prawo i Sprawiedliwość utraciło bezwzględną większość w Radzie Miasta. Ma obecnie 12 radnych, dokładnie tyle samo, ile kluby Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej. W głosowaniu nad projektami uchwał decydujący głos będzie należał właśnie do Krzysztofa Głuca, który, o czym przekonywał w programie Rozmowa Dnia naszej telewizji sądeckiej, widzi potrzebę wymiany prowadzących obrady. Poczytuję to jako swój błąd, że od samego początku nie wprowadziliśmy modelu, w którym każdy klub jest reprezentowany w prezydium. Bo to jest dobrą praktyką samorządu. Były takie praktyki i uważam, że należy je kontynuować, bo monopolizowanie niestety, jak pokazuje przykład, nie prowadzi do dobrych rzeczy. Pewnym swojej funkcji nie może być wiceprzewodniczący Artur Czernecki. Wniosek o jego odwołanie został zgłoszony już w marcu bieżącego roku. Nie doczekał się głosowania, został zdjęty z porządku obrad, bo jak argumentowała wówczas przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk, obrady prowadzone w sposób zdalny uniemożliwiają tajne głosowanie. Nie oznacza to jednak, że wniosek ponownie nie znajdzie się w porządku obrad. Kilka miesięcy temu złożyłem projekt uchwały odnośnie odwołania wiceprzewodniczącego Artura Czerneckiego. Do dnia dzisiejszego nie trafił na wokandę sesji Rady Miasta. Pani przewodnicząca jest odpowiedzialna za to, w jaki sposób prowadzi sesję Rady Miasta. Natomiast co do zmian osobowych w prezydium, nie ma podjętych jakichkolwiek decyzji, nie ma podjętych jakichkolwiek ustaleń. Jeżeli takowe będą, myślę, że Państwo pierwsi się dowiecie. Utraty prezydialnego fotela nie obawia się natomiast wiceprzewodniczący Michał Kądziołka. Staram się prowadzić sesję bez awantur w sposób wyważony, przekonuje. To radni większością głosów powołali mnie na funkcję wiceprzewodniczącego rady i to radni mogą mnie w każdej chwili odwołać, jeżeli będą uznawać, że ich zdaniem wypełniam te obowiązki źle, no to oczywiście mogą zdecydować o tym, że chcą mnie odwołać. Natomiast ja osobiście staram się sesję rady prowadzić maksymalnie spokojnie, w sposób wyważony, nie obrażać nikogo ani nie powodować nigdy jakichś awantur czy sytuacji konfliktowych. I rzeczywiście, przynajmniej na razie, wniosku o jego odwołanie nie ma, podobnie jak wniosku o odwołanie przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczyk. Nie ma również wniosków o wprowadzenie do prezydium przedstawicieli pozostałych klubów w Radzie Miasta, Koalicji Nowosądeckiej czy Koalicji Obywatelskiej. No pewnie przyjdzie czas na decyzję w tej sprawie. I kto będzie w prezydium? Proszę, Rada zdecyduje. I tutaj ja nie mam żadnych, absolutnie żadnych typów swoich. Na pewno zagłosuję za albo nie, przeciw konkretnej osobie. Wszystko zależy od tego, jak poszczególne kluby będą reprezentować swoich kandydatów, jak oni sami będą deklarować swój sposób podejście do pracy w prezydium. Może się okazać, że mimo chęci zmiany w prezydium Rady Miasta będą musiały poczekać do czasu, aż sesje powrócą do trybu stacjonarnego. Praktykowane w takich przypadkach głosowanie tajne jest trudne do przeprowadzenia drogą online, choć oczywiście nie niemożliwe. Przepisy w tej kwestii są lakoniczne i nie do końca sprecyzowane. Nie wiadomo na przykład, jaki podmiot jest zobowiązany do dostarczania radnym pakietu wyborczego, jaki powinien głosy zbierać, czy je liczyć. Nie wiadomo też, czy podczas tajnego głosowania na wizji powinna być sala, w której są radni. Przykłady kilku polskich miast, takich jak Milanówek czy Szczecin, o czym informuje dziennik Gazeta Prawna, pokazują, że i tajne głosowanie w formie online jest do przeprowadzenia. Wszystko więc zależy od tego, czy poszczególne kluby do swoich pomysłów będą potrafiły przekonać większość radnych.